Na program zaprasza sponsor, organizator wyścigów konnych na torze Służewiec. W dzisiejszym gońcu służewieckim. Gonitwy Sasanki i Uczniowska rozstrzygnięte. O niedzielnych gonitwach rozgrywanych w listopadzie. I o czekających nas jeszcze dziś najciekawszych wyścigach służewieckiego toru. W coraz bardziej zimowej scenerii Służewca emocji nie brakuje. Wczoraj rozegrano dodatkowy dzień wyścigowy. W minioną niedzielę w gonitwie o nagrodę Sasanki wyścig rozegrały stajenne koleżanki Giusa i Twilight. Klacze przewyższały swoje rywalki szybkością, mijając celownik aż o 20 długości, przed trzecią w kolejności Omdakszą. Gius i Twilight trenuje Janusz Kozłowski, a współwłaścicielką jest Katarzyna Kozłowska. Gusa, Wiaczesław Szymczuk, który jej dosiadał, tak fajnie rozłożył jej siły, że dojechał do mety, także udało się wygrać z M do M, jak to tutaj mówimy, z miejsca do miejsca. Tylko na torze Służewiec uczniowie mają prawo mieć szczęśliwe i tak brudne buzie. Gonitwa uczniowska przyniosła niezapomniane chwile. Wyścig uczniów, bardzo się cieszę, trenowany przeze mnie koń wygrał ten wyścig, ale cieszę się również z tego powodu, że uczennica, która na nim jechała, wygrała pierwszy w swojej karierze wyścig, a to są wyścigi, które naprawdę się pamięta. Jestem ze Słowacji, to jest mój pierwszy sezon, co jeżdżę wyścigi. Mam polską licencję. Dzisiaj to był mój szósty dosiad na koniu i bardzo dobrze smakuje pierwsza wygrana. Służewiec urzeka swym międzynarodowym charakterem. Zwycięża słowacka zawodniczka na klaczy z czeskiej hodowli, ale własności polskiego klubu wiejskiego. A jeszcze dziś niedzielne wyścigi z udziałem blisko 70 koni ruszyły od godziny 10. Zgodnie z przepisami gonitwy muszą kończyć się 1,5 godziny przed zachodem słońca. Zatem dziś potrwają do godziny 14. Dzisiejszy dzień składa się z 9 gonitw. Najciekawiej zapowiadają się dwie gonitwy imienne. Gonitwa o nagrodę Czorta dla koni czystej krwi arabskiej oraz o nagrodę Hipokratesa dla koni pełnej krwi angielskiej. Jest to jeden z ostatnich dni wyścigowych w tym sezonie. Pozostaje nam jeszcze tylko dwa weekendy po tym weekendzie. Zapraszamy serdecznie na tor. Warto nas odwiedzać. Zmagania na Służewieckim torze 27 listopada zakończy ostatni, 56 dzień wyścigowy sezonu 2016.